Witam Was serdecznie w filmie ulubionym ludzi cierpliwych. Ludzi cierpliwych, wytrzymałych na moje gadanie, którzy nawet uzyskują jakiś rodzaj przyjemności oglądając mojego pieprzenia. Więc witam Was oczywiście w Chat Make-upie. Z ostatnich tygodni, że tak powiem, uzbierałam trochę rzeczy. Niektóre rzeczy u mnie już widzieliście, niektórych nie widzieliście. Niektóre mam już na przykład na twarzy, nie chciałam Was straszyć moją piękną twarzyczką. Oczywiście włosy mam w nieładzie, bo jak wiadomo, one są w trakcie tapirowania się, więc powrócą do ładnego, eleganckiego stanu po zakończeniu makijażu. I już Wam pokazuję, co my tutaj mamy dzisiaj do przerobienia. Ostatnio to, co zakupiłam, zakupiłam kredkę z My Secret Big Eye Pencil 2 w 1, czyli zamiennik kredki popularnej z NYXa. I może ta z NYXa nie jest droga, bo ona chyba kosztuje w okolicach 20-20 paru złotych, to często jest po prostu ciężko dostępna. Jak na mój taki pierwszy rzut oka, tak jak rysowałam je na dłoni i już tam raz nakładałam na powiekę, to one mniej więcej są raczej takie same. One dla mnie prawie niczym się nie różnią. Ta z My Secret kosztuje 10 zł, więc no jest tania, można sobie pozwolić. I z NYXa ma pojemności 5 gram, ważne 6 miesięcy. A z My Secret jest 3,6 grama, czyli mniej, ale ważne 9 miesięcy, czyli dłużej. I kosztuje 10 zł, więc jeżeli to jest faktycznie to samo, to sądzę, że warto kupić tą z My Secret. Następnie, jeżeli jesteśmy właśnie i przy NYXie, i przy My Secret, to mam paletki. Z NYXa mam paletkę Sweat, to się chyba tak czyta. I to jest 8 cieni w takiej tonacji jesiennej, dosyć ciepłej. No mamy też tutaj i takie chłodne, neutralne odcienie, ale wiecie, ja po ten cień to kupiłam, nic innego, tylko po ten cień, no może ewentualnie jeszcze po ten jasny, ale ogólnie rzecz biorąc, jak spojrzymy od tutaj na tą część, to pomyślicie sobie, tak, to jest strona kitulca. Więc kupiłam tą paletkę. To ja ją już Wam chyba pokazywałam, czy nie pokazywałam, chyba w żadnym filmie nie pokazywałam, tylko na Facebooku. Nie wiem, czy jej użyjemy, jeżeli użyjemy, no to pewnie tego cienia, żeby Wam pokazać, jak on ładnie wygląda. I jeszcze z My Secret mam paletkę z My Secret, czyli Hot Colors, i to jest Paradise Island, chyba tak się czyta, i to są 4 cienie. Jest obiecująco. Sądzę, że może dzisiaj właśnie głównie na oczach pojawi się coś z tej paletki, aby Wam pokazać, jakie fajne są te kolory. I jeszcze mam jedną paletkę. Paletkę, na którą mam wrażenie, że wiele osób choruje. To jest paletka z Maybelline The Nudes. I tu jest, mamy ile? 2, 4, 6, 12 cieni. Typowo neutralnych. I w razie co, już mówię, ta paletka nadal w Polsce raczej dostępna nie jest. Ja ją kupiłam za pomocą mojej koleżanki, która bodajże kupiła ją chyba w Madrycie. Pozdrawiam koleżankę. Koleżanka ma zamiar nagrywać filmy na YouTube, ale niestety nie może się zebrać. Mam nadzieję, że to się zmieni, to wtedy ją Wam polecę. A w tej chwili właśnie koleżanka zakupiła mi tą paletkę. Jeszcze tak, powiedzmy, że ją macałam, ale jej nie używałam. Zobaczymy, może użyjemy stąd jakiegoś cienia transferowego, coś takiego. Co jeszcze na twarz z takich nowości? Z nowości u mnie to są róże z Make Up Revolution. To są te wypiekane, te tanie, które tam kosztują 10, 12 czy niecałe 15 zł. I pierwszy odcień mam Hard Day, a drugi mam Make Love Instead. I chyba użyję tego, jeżeli patrzę na tą kolorystykę tej paletki Hot Colors. Nie przeszkadzać mi tam Messenger. To użyję pewnie tego różu. I co tu jeszcze mamy? Mamy tusz do rzęs z L'Oreal.
który jest w tej chwili bardzo popularny, czyli Volume Million Lashes So Couture. Powiem tak, już raz go używałam. Faktycznie jakoś tam te rzęsy wydłuża, ale ja mam tak liche te rzęsy swoje, że to i tak nadal niewiele daje. Więc przy Was oczywiście użyję tego tuszu, zobaczycie sobie jak to wygląda, ale oczywiście i tak nie przeszkadzać mi. Ale oczywiście i tak przykleję sztuczne rzęsy. I jeszcze tego chyba też nie używałam przy Was, to jest Make Up Revolution, dwie farbki Lip Love, farbki, pomadki, błyszczyki z Make Up Revolution. I jedna była chyba Tremor się nazywała, druga nie wiem jak, bo chyba tutaj nie ma napisane jak one się nazywają, tylko było na opakowaniach. No w razie co wiadomo, będę Wam na ekranie pisała jak one się nazywają. I jeszcze co mam na twarzy, oczywiście na twarzy mam już zrobione brwi. Dzisiaj wyszły mi trochę ciemniej, bo żelu użyłam. I tak, na końcówkę brwi mam Anastazję, pomadę w kolorze Auburn. Przez całą większość brwi mam oczywiście rudą z Inglota, czyli AMC konturówka w żelu numer 13. I brwi przejechałam żelem z Anastazji w kolorze karamel, więc dlatego wydają się być ciemniejsze. Zobaczymy, dzisiaj będą takie. I z nowości, na twarzy mam podkład MAC Pro Longwear, ta wersja wodoodporna. W razie co, jeżeli ktoś się będzie pytał jaki to jest kolor, to jest NC35, czyli no jestem dosyć opalona. I powiem Wam tak, ta moja próbka jest, pan mi tyle nalał, że dzisiaj używam jej trzeci dzień, więc dosyć sporo dostałam. Już Wam mogę w tej chwili powiedzieć, że ja ten podkład kupię, bo on mi się podoba. I jeżeli mam go przyrównać, to on na twarzy wygląda jak Revlon Color Stay. Czuć go na twarzy bardziej niż Revlon Color Stay, więc jeżeli jesteście anty właśnie Revlon, że on jest dla Was za ciężki, to MAC to już w ogóle będzie dla Was mur beton. Co jeszcze? Faktycznie jest wodoodporny, bo ostatnio jak go nakładałam chyba gdzieś o 6 rano, czy nawet o 5 i później wieczorem się myłam gdzieś po 23, myłam głowę specjalnie zanim zmyłam makijaż, spryskałam twarz wodą, wiecie, chlapnęłam się jak to na zagranicznym YouTubie dziewczyny właśnie robią testy tego podkładu i faktycznie krople wody się utrzymują na podkładzie, zjeżdżają z podkładu, ale podkład zostaje, więc jest całkowicie wodoodporny. Mówię, jeżeli go zakupię i będę go używać, no to w jakichś tam ulubieńcach się pojawi. Na razie finansowo do tego kroku się zbieram, bo on kosztuje 140 zł, więc wydatek nie jest mały. Polecam go, już w tej chwili mogę powiedzieć, że polecam go dla osób, które na przykład w bardzo ciepłe dni mają jakieś, nie wiem, wesele, imprezę czy jakieś inne ważne okoliczności, bądź jeżeli jesteście osobami, które muszą na przykład danego dnia mieć idealną tapetę, idealny makijaż, a na przykład na dworzu jest 35 stopni. I tak czy inaczej, ja na przykład jadę do pracy, no ja muszę być w pełni umalowana, muszę pokazywać co mam na twarzy. To na przykład jak były ostatnio upały, tak 35 stopni, no to mimo woli czuję, że tutaj mi pot gdzieś na skroniach wyskakuje czy coś. To na pewno po tym podkładzie ten pot zjedzie, a nie zjedzie z podkładem. Ja na co dzień używam Revlon Color Stay, więc jak jechałam w autobusie, czuję, że to chusteczka przyklepuje, jest ok. Na razie dużo rzeczy mi nie zeszło z tej twarzy. No dobra, bo to zaczyna być już trochę ten film jak taka recenzja, to chyba zaczynamy robić makijaż oczu. Więc dobra, nakładam bazę sobie. Nie ruszaj okiem. I teraz co my zrobimy? Bierzemy jakiś cień transferowy. Jezu, tu jest wszystko dla mnie za chłodne. Ja uwielbiam, wiecie, że ja kocham po prostu ciepłe odcienie. Dobra, weźmiemy jakiś pędzelek. Co my tu weźmiemy? No dobra, z tym pojedziemy tak w miarę delikatnie. Biorę ten taki niby neutralny, ciepły brąz, on i tak na mnie wyjdzie chłodny, na bank zakładam się o to. On jest dosyć ciemny, ale postaram się go
nałożyć dosyć delikatnie, to wtedy powinien ładnie wyjść. Boję się ciebie. A, dobra matka, jedziemy. Albo zrobimy jakiś cut crease może. Tak, zrobimy jeszcze inaczej. Może dzisiaj nam jakieś takie cut crease wyjdzie, nie wiem, zobaczymy. Nałożyłam w załamaniu powieki, tak widzicie, dosyć precyzyjnie właśnie ten cień. I teraz może rozprowadzę, ponieważ widzę tutaj cieplejszy brąz trochę taki, to z tej paletki z NYX-a wezmę właśnie ten brąz i rozprowadzę to, co już mam. O tak, o, trochę cieplej, dobra, dobra, jest okej. Niech będzie coś takiego. Na razie z tego, co widzę, zarówno ten brąz z Maybelline, i ten brąz z NYX-a są całkiem ładnej konsystencji. Nie osypują się jak na razie na przestrzeń pod powieką, pod okiem, nie osypują się, więc jest ok. No i tak jak widać, ładnie się dosyć rozcierają. No chyba dosyć ładnie. Takie na razie cut crease mi wyszło. Dobra, zobaczymy, czy mi wyjdzie takie samo na drugim oku. Więc zaczynam robić drugą powieczkę. Gdzie lecisz? No dobra, to można powiedzieć, że załamanie powieki mamy zrobione. Oczywiście wiadomo, że ja to jeszcze będę pieścić 50 razy. Nałożymy na powiekę ruchomą, nałożymy tą kredkę z My Secret, czyli zrobimy taką mocno podbijającą bazę pod kolorowe nadchodzące cienie. Z tego, co tak widzę w konsystencji, to jest to samo, co jest kredka z NYX-a. I teraz wpadłam na fajny pomysł, na tym oku zrobię kredką z My Secret, na tym z NYX-a bazę i później cienie, więc będzie widać, czy to jest to samo, czy to nie jest to samo, czy no co tam, wiadomo. Zaraz wezmę jakiś syntetyczny, tak, może być ten. Nie, muszę mieć bliżej lusterko, jestem ślepa. Na razie ta baza ładnie się rozprowadza, nie powiem. No, ładnie, ładnie. Nie widać jakichś takich grudek czy czegoś. Jest dosyć jasna. Tutaj sobie zrobiłam taką małą dziurę, więc doklepiemy. No to bierzemy ten miedziano-złoty cień z NYX-a. Dobra, to złoto nałożyliśmy, tak jak widać, to złoto miedziane nałożyliśmy od wewnętrznego kącika do połowy. Teraz jedziemy z tym fioletem, różofioletem z My Secret. No. To się nazywa kolor. Osypuje się trochę. Ale biorę też tego bardzo dużo na pędzelek. No dobra, i teraz bierzemy ten ciemny fiolet. Jezu, co ja mam taką chrypę. I w zewnętrznym kąciku nakładamy. Widzicie, ja dokładam to po parę razy, żeby kolor mi wyszedł dokładnie taki, jak ja chcę. Dobra, jeszcze innym pędzlem dołożę trochę tego różu. No, na razie nie wygląda to chyba źle. Zaraz się oceni, tylko wytrę sobie to, co mam pod okiem tutaj. To teraz tak, biorę tą kredkę z NYX-a. I na tej powiece będzie kredka z NYX-a. W konsystencji, w odczuciu jest taka sama.
Jak na mój gust, to te kredki są, sądzę, że niemalże identyczne. Tak samo się nawet rozprowadza. Wydaje mi się, że to jest jedno i to samo po prostu. Jak na moje odczucia, to wychodzi na obu powiekach jedno i to samo na tych bazach, więc tak na 90% jestem przekonana, że to jest jedna i ta sama kredka po prostu. Teraz widzę, że tutaj mi wyszło trochę jaśniej, więc powracam do tego bardzo ciemnego brązu. Wiecie, że ja z blendowaniem po prostu mam natręctwo i to ogromne, więc oczywiście powracam i rozcieram ponownie. Ale za to bicek rośnie. No, fajne te kolory, nie powiem, fajne te kolory wyszły na powiece górnej. Taki a la zachód słońca, po pijaku. Nie, żartuję, ale fajnie wyszło, nie powiem. Jeszcze przyciemnię linię rzęs czymś takim konkretnym. Użyję fioletowego eyelinera i nie chcę raczej robić kreski takiej typowej. Zrobię chyba tylko takie przejechanie przy linii rzęs po prostu. Muszę się przesunąć. Jezu, kurwa, jestem coraz bardziej ślepa, no ewidentnie. Widzicie, jak ja się muszę do lusterka przesunąć? Jestem totalnie ślepa, no już cholera jasna, nawet jeszcze 30 nie mam. A zaczynam czuć się jak kret dosłownie. Mamy takie właśnie przyfioletowienie linii rzęs. Wiecie co, tak sobie jeszcze myślę, że chyba zanim położę ten korektor pod oczami, to ja chyba ocieplę trochę załamanie powieki. Chyba tak. Bo mi nie pasuje do tych fioletów taki chłodny brąz. Nie pasuje mi. Bo on u mnie ewidentnie wygląda na chłodny, chociaż on może być neutralny i na niektórych to może nawet wyglądać na ciepły, to na mojej takiej już opalonej podkładem twarzy wygląda to chłodno. Więc ja wezmę z Makeup Geek Bitten, czyli taki burgundowy, ciepły, czerwony cień i ja sobie wezmę trochę, ocieplę to. Tak, no już będzie to inaczej wyglądać, zaraz Wam pokażę właśnie różnicę. Jeszcze to muszę rozetrzeć, ale zobaczcie różnicę kolorystyczną. Już to będzie zupełnie inaczej wyglądało. No dobra, i teraz ten makijaż już trochę tak fajniej na mój gust wygląda, lepiej ze sobą współgrają te kolory, więc przechodzimy w końcu, robimy ten korektor pod oczami. No przechodzimy do powieki dolnej, wypadałoby przejść. Boję się tego cienia, bo on jest wybitnie chłodny dla mnie. Boję się go. Ale no dobra, próbujemy. Najwyżej metodą prób i błędów, najwyżej go czymś przykryję. Pędzel. Dobra, jeszcze nie mam pomysłu, z czym to połączyć, więc jeszcze tu go położę. Dobra, nałożymy jeszcze ten fioletowy eyeliner na linię wodną. Tylko na takie 3/4. Tak, żeby ona, o już, nie ingerowała z tym jasno, tym niebiesko-fioletowym cieniem. Mam wrażenie, że w tym makijażu będę wyglądać jak ćpun, no ale dobra, zaraz zobaczymy. No to co, chyba ten ciemny fiolet położymy, bo już chyba nie będziemy tutaj aż nadto kombinować, bo wyjdzie nam w ogóle sraka na tych oczach. Wezmę go, nałożę bardziej na mokro. Czyli wzięłam go na pędzel i spryskuję tą mgiełką z Inglota. No może i coś wyjdzie z tego makijażu. I wezmę ten pędzel z Ewy, którego ostatecznie później używałam do burgundu z Makeup Geek i tym burgundem rozetrę to od spodu.
no, specyficzna ta powieka dolna wyszła, ale nie jest głupia, nie jest źle. Nie jest źle. Sądzę, że jak jeszcze tam przylepimy sztuczne rzęsy, to ten makijaż nie będzie tragicznie wyglądał i coś ciekawego jest na tych oczach. No dobra, tak czy inaczej dokończę tą powiekę i zaraz będziemy coś tam robić dalej. Kawusi dzisiaj nie ma w filmie. To jest niedobry znak. To znaczy, że wstałam późno. Możemy przechodzić do tuszu. I oczywiście ja ten fragment zaraz Wam przybliżę, bo żebyście widzieli te moje spektakularne rzęsy, bo inaczej bez przybliżenia ich nie zobaczycie. Tak jak mówię, ja tego tuszu już wcześniej używałam i potwierdzam, on jest całkiem spoko, on jest naprawdę spoko. Pokażę Wam szczoteczkę z bliska. To jest szczoteczka silikonowa, która ma bardzo, bardzo drobne, malutkie ząbki. Ząbki rzęski. Wiadomo, o co chodzi. Więc jedziemy, tuszujemy. Szczoteczka jest na tyle fajna i poręczna, że bardzo ładnie można wejść pod sam koniec rzęs, czyli u samej nasady. I mam wrażenie, że trochę pogrubia i ładnie wydłuża. I mówię, jak na, z tą maskarą, jak na moje rzęsy, to to jest... Moje rzęsy są teraz i wydłużone, i pogrubione przynajmniej o 200%. Bo ja mam tak chujowate naprawdę te rzęsy, że szkoda gadać. A tak jeszcze, o, tak jak teraz mam na przykład wytuszowane, to jeszcze tak w porywach, jak brakuje czasu, to byłabym skłonna nawet z takimi rzęsami wyjść z domu. Więc maskara całkiem fajna. Oczywiście, no można wyjść z domu z czymś takim, no można, ale znacie mnie. No, więc przyklejam na to oko rzęsę. W sumie nie pomyślałam, powinnam do tego tutorialu jakieś takie bardziej odpicowane rzęsy przymontować, ale bo, że tak powiem, to jest model taki codzienny. Ale zaraz jeszcze poprawię ten eyeliner odrobinę. No dobra, poprawiłam jeszcze ciut te pseudokreski przy linii rzęs, jeszcze wytuszujemy dolne rzęsy. Dobra, mamy coś takiego. Mam bardzo rozświetlony wewnętrzny kącik, tak jak widzę w kamerze. Ale dobra. Niech będzie. No i dobra, i teraz najwyższa pora przejść do twarzy. Najpierw zrobię sobie bronzer. Bronzer to nie będzie nowość. To będzie Makeup Revolution Ultra Bronze. Dobra, trochę poprawię kontur, oczywiście Kobo Nubian Desert. No dobra, wyglądam już trochę lepiej. I teraz przechodzimy do różu, czyli róż już mogę Wam całkowicie pokazać, bo dzisiaj mamy to oglądać, testować. I tak jak mówiłam, ja użyję dzisiaj tego Make Love Instead, czyli wypiekanego różu z Makeup Revolution, bo ten odcień będzie bardziej pasował mi do oczu, bo już Wam pokazuję, jak te dwa odcienie się obok siebie prezentują. Ten tutaj to jest ten bardziej różowy, to jest Make Love Instead, a ten tutaj, ten jaśniejszy, on jest o nazwie Hard Day. I Hard Day to sądzę, że on by był bardziej dla mnie jako rozświetlacz, a nie jako róż. Ale tak jak widzicie, to są róże wypiekane, czyli one mają wykończenie takie trochę z rozświetlaczem, tak jakby, więc to też nie jest dla każdego, ale ja bardzo lubię takie róże, bardzo, bardzo lubię. Na pędzelek bierzemy i nakładamy.
I tak jak często zwracacie na to uwagę, ja lubię taki efekt właśnie rozświetlonej, takiej rozpromienionej cery, która niemalże się błyszczy, ale tutaj strefę tę właśnie lubię trzymać w wersji matowej. No i ten róż, już Wam pokazuję tak bardziej z tej strony, ładnie, mi się podoba. On ma właśnie wykończenie takie, no błyszczące, no nie jest to mat oczywiście, ale ja bardzo lubię taki efekt. I to jest róż taki, że w sumie jak go nałożycie, tak jak ja w ten sposób nałożyłam, to nawet nie musicie nakładać już rozświetlacza. No ale oczywiście Kasia nie byłaby sobą, jeżeli by nie użyła rozświetlacza. Więc bierzemy rozświetlacz i ja no już za 2 miesiące, dobrze, na pewno 2 miesiące mam szał na ten z My Secret Face Illuminator chyba, tak? A on się nazywa Princess Dream. Po prostu się uzależniłam. Taki o właśnie, coś takiego. Uzależniłam się. Ja w ogóle podoba mi się teraz ta akcja, jaką promuje Jaclyn Hill. Chyba sądzę, że każdy z Was ją zna i ogląda. Ten highlight on Flick na Snapchacie i na YouTubie wszystko kręci się wokół rozświetlacza. Ona oczywiście teraz niedawno wydała we współpracy z Beką bodajże, chyba Beka. Chyba tak, chyba z tej firmy. Ona wydała właśnie rozświetlacz. I wiadomo, no rozświetlacz jak rozświetlacz, pewnie jest przepiękny. Sądzę, że to jest właśnie coś o podobnym efekcie jak to jest. Ale bardzo podoba mi się właśnie ta akcja, ten highlight on flick. I tak my dzisiaj też będziemy mieć highlight on flick. I jeszcze nałożymy... Już jak Wam pokazałam, to chyba nałożymy farbkę na usta. I nie wiem, czy jedziemy aż tak mocno z fioletem. Chyba bardziej z tym takim zgaszonym różem pojedziemy. Więc zrobimy te usta i ja się muszę śpieszyć, bo już mi druga karta się zapełnia przez ten film, więc to już jest znak, że stanowczo za długo ja tutaj już do Was gadam i że film wcale nie będzie krótki. To jest źle. Ja jak zwykle najpierw muszę sobie usta obrysować. Bardzo lepiąca się konsystencja. Ja ogólnie nie lubię błyszczyków, a tym bardziej nie lubię błyszczyków, które się kleją. Ale kupiłam to, wiecie, do zadań specjalnych, tam właśnie tak jak film nagrywam czy coś, bo ogólnie rzecz biorąc ja tego na co dzień nie używam. O, jak ładnie, na zęby. Ale widzę, że jak się rozsądnie tego mało nałoży, to ma takie pół satynowe, pół matowe wykończenie. No dobra, ja teraz coś zrobię z włosami. No i zaraz do Was wracam. Dobra, dzisiaj niech już będzie. Do kolorowego makijażu będzie grzywka. Dawno grzywki nie miałam, więc będzie grzywka. Paletka NYX Sweat. Sweat, coś takiego. Pewnie tak się czyta. Bardzo fajna. Niektóre cienie, tak jak właśnie ten miedziany, ten... I jeszcze chyba ten, mają konsystencję taką półmokrą, czyli zachowują się trochę jak folie. Tutaj są z drobinkami, które też mają całkiem porządną pigmentację, więc jeżeli ogólnie rzecz biorąc podoba Wam się ta kolorystyka, to jest taka typowo jesienna kolorystyka. I jeżeli lubicie się w takich kolorach, to nie wiem, czy ona jest jeszcze dostępna, bo bodajże była to paleta z edycji limitowanej, ale może jeszcze jest, więc jeżeli Wam się spodobała, to polecam ją. Ona kosztuje chyba w okolicach 50 zł, coś takiego. Już nie pamiętam, ale jak ją znajdę, no to oczywiście link będzie do niej w opisie na dole. Paletka z Maybelline. Fajna paleta,
ale to jest paleta typowo neutralna. Typowo neutralna i ma też trochę chłodnych tonów w sobie, więc ja już wiem, że ja ją będę średnio używać, bo ja jestem bardzo, bardzo za ciepłymi tonami na sobie. Na kimś sądzę, że będę jej używać, bo te cienie będą wyglądać dosyć normalnie. Ja jestem bardzo ciepło, cieniowo lubną osobą. Każdy, kto mnie ogląda, to wie. Niemalże każdy makijaż jest w ciepłej tonacji. Tak już musi być. Więc ja jej na sobie będę średnio używać, ale osoby, które są bledsze ode mnie, jeżeli bym była dosyć blada w tej chwili, to wiem, żebym jej używała, bo bardziej neutralne, chłodniejsze tony z pewnością lepiej by do mnie pasowały. A ponieważ jestem dosyć opalona, mam typowo o żółtym pigmencie podkład, to chłodne cienie, a nawet takie typowo neutralne, dziwnie na mnie wyglądają. Ale tak czy inaczej, pigmentacja tych cieni jest bardzo fajna, nawet matowych jest ekstra, jest naprawdę zajebista. Zaraz może na jakimś... O, pokażę Wam na czarnym i pokażę Wam na tym. Zobaczcie, to są cienie matowe. Zobaczcie, jaką one mają pigmentację. Są naprawdę bombowe. Ekstra. Więc jeżeli ta paletka gdzieś się pojawi, bądź już się gdzieś pojawiła, tylko jeszcze o tym nie wiem, polecam ją zakupić. Paletka My Secret Hot Colors Paradise Island. Świetne kolory. Świetne kolory, nawet ten kolor o chłodnej tonacji, ten, który mam we wnętrznym kąciku, nawet on mi się podoba, nie powiem nie, podoba mi się. Oczywiście znowu wynikło tak, że kolejny czat make-up i taki tutorial wyszedł mi w fioletowej tonacji, ale już widać, jestem skazana na fiolety. Tym bardziej tak jak nagrywałam właśnie na Snapchacie, ja mam teraz fazę, po prostu mam fioła na punkcie fioletów, więc co drugi dzień po prostu mam fioletowe oczy. No ale taki los, no taki los, nic na to nie poradzę. Polecam, paletka kosztuje chyba 13 czy 13,99, coś takiego, więc jak za 4 cienie o tak dobrej pigmentacji i takich właśnie fajnych, mocnych, takich neonowych, niemalże foliowych kolorach, to jest jak za darmo, jak za pół darmo, naprawdę. Kolejną rzeczą to jest oczywiście zamiennik kredki z NYX, czyli też taka jumbo biała kredka z My Secret. Uważam, że to jest niemalże to samo. Nie znam się na składach, żeby sprawdzić, czy to jest faktycznie to samo, ale na moje oko i tak jak nakładałam jedną tu, drugą tu, to jest dokładnie to samo. Kolory wyglądają identycznie, to jest to samo. Mascara Volume Million Lashes, tak? Tak, So Couture w fioletowej tubce. Tak jak mówiłam w trakcie nakładania na rzęsy tuszu, faktycznie robi rzęsy dłuższe, grubsze, ładniejsze. Moje rzęsy są w takim stanie, no, że żadna maskara mi nie pomoże, więc albo po prostu musiałabym je na stałe sobie jakoś przedłużyć, albo tak jak teraz robię, po prostu przyklejam sztuczne rzęsy. Ogólnie dla tych z Was, które mają rzęsy w takiej normalnej długości, bądź nawet dłuższe, polecam spróbować tą maskarę, bo wychodzą bardzo fajne efekty. I polecam ją kupić przede wszystkim w drogerii internetowej, bo w drogeriach internetowych ona kosztuje coś około 35 zł, a jak patrzyłam w sklepie w szafach L'Oreala, to ona kosztuje dobrze ponad 6 dych, więc można przepłacić podwójnie, więc polecam kupić właśnie internetowo. I farbki Lip Lava, tak, z Make Up Revolution. Ja mam tą na ustach w tej chwili. Ona zastygła na matowo. Niestety jak się dotyka tych ust, to ten pigment schodzi, więc to nie jest farbka, która zastyga i się wżera w usta, tak jak są te dwufazowe na przykład z Make Up Forever. To nie jest coś takiego. Nie, ona nie zastyga, więc jak będziemy jadły, piły, to ona zejdzie, ale podoba mi się to, że ona zrobiła się matowa w wykończeniu, bo farbki ze Slicka z kolei są mają wykończenie właśnie takie błyszczące. Ta się zrobiła matowa, więc
O ile bym zmieniła makijaż oczu, to nie powiem. Fajnie, fajnie. I jeszcze został nam róż z Make Up Revolution. Tak jak mówię, to nie muszę więcej mówić niż tak jak nakładałam róż na policzki. Bardzo lubię właśnie taki efekt, jak się błyszczy. Bardzo to lubię. I te róże są teraz bardzo, bardzo tanie, więc czemu nie skorzystać? Oczywiście to jest róż wypiekany, więc on ma efekt taki właśnie świetlisty, taki, że daje nam od razu takie zastępstwo za rozświetlacz, więc to jest też taki produkt 2 w 1 na lato, na wiosnę. Polecam takie kolory, takie wykończenia na zimę i na jesień, no w zależności od gustu. Ja na pewno w takich sezonach chłodniejszych nadal używam takich rzeczy typowo rozświetlających, bronzera nawalę zawsze na tą twarz. Ja lubię, ale nie każdy to lubi, więc jeżeli macie ochotę na wypiekane róże, to to jest teraz najlepszy moment, aby ich używać. No i co do makijażu oczu, to nawet on mi się podoba. Nie wyszedł jakiś taki tragiczny, myślałam, że wyjdzie gorzej, ale oczywiście to jest chat make-up, więc próbujemy z każdej strony nałożyć jak najwięcej tego na oczy i zobaczyć, co to nam wyjdzie. I jak na nakićkanie tylu kolorów na oczy, to sądzę, że wyszło całkiem spoko. Sprawdziliśmy też przy okazji prawie 3 palety, no wiadomo, nie całościowo, ale tam po parę kolorów, więc nie jest źle jak na jedną parę oczu. Dla tych, co nie wiedzą, nie pamiętają, jak grzywkę kupowałam z eBaya w razie co. Jeżeli znajdę jeszcze tą aukcję bądź tego sprzedawcy, to wam linka podam na dole. Oczywiście grzywka jest ufarbowana pod mój kolor włosów, ponieważ to jest z naturalnego włosia grzywka. Więc, no mówię, zachciało mi się, no dawno nie miałam grzywki, więc dzisiaj walnęłam sobie grzywę. I dobra, już się nie rozwodzę nad niczym. Mam nadzieję, że film przypadł wam do gustu. Dajcie znać, czy której rzeczy was z tych rzeczy kuszą, czy coś mieliście, czy coś macie zamiar mieć, czy do czegoś was zachęciłam bądź zniechęciłam. I do następnego. Na razie.